przygotowywaniu tej partytury zaciekawiło to, że ona jest z jednej strony eklektyczna, czyli łączy bardzo wiele różnych elementów, a jednocześnie w eklektyzmie, który z reguły jest negatywny, pejoratywny, bo wiadomo, to jest zlepek, patchwork, różnie to nazywamy, w tym eklektyzmie jest logika i to tworzy całość. W związku z tym, co mnie w tym zafascynowało, przede wszystkim to, że mam tak niezwykle różnorodny materiał, że mam piosenki, które śpiewała Whitney Houston i Celine Dion, że mam fantastyczne songi teatralne, dramatyczne, że mam chóry, że mam muzykę instrumentalną, współczesną, atonalną, że mogę się wyżyć również w morderstwie Lucy, gdzie po prostu jest czad, jakich mało, a mogę wylać tony sacharyny w słodkich balladach Emmy. Po prostu mam mnóstwo muzycznych nastrojów. Ten zespół jest bardzo otwarty i w przeciwieństwie do wielu zespołów operowych, które sięgają po repertuar musicalowy, które uważają to za pewien dyshonor, ten zespół się cieszył, że może wykonać rzecz, która niekoniecznie była czymś, czy estetykę, która niekoniecznie była bliska im na co dzień. A z drugiej strony ciężka współpraca, jeśli chodzi o sprawę sceniczną, dlatego że reżyser życzy sobie, i tak rzeczywiście być powinno, by muzyka praktycznie była obecna przez cały spektakl, czyli towarzyszyła każdemu słowu, każdemu dialogowi, wspierała go, wzmacniała, czyli ja po prostu muszę podążać za tekstem i z różnymi zmianami i w harmonii, w instrumentacji być razem z mówiącymi wówczas kwestie aktorami. To jest najtrudniejsze. Kiedy dyryguję na przykład Jesusem, ale przede wszystkim Ewitą, mam wszystko zapisane w nutach. Tam są recytatywy, tam jest wszystko śpiewane. Tutaj po prostu te kwestie mówione, bo numery wokalne to jest inna sprawa, to jest cała przyjemność. Natomiast ta integracja tekstów mówionych z muzyką to jest najtrudniejsza rzecz. Chciałbym, żeby było sporo temperamentu jednak dużego, sporo dramatyzmu, no i sporo dbałości o piękną melodię. I to, na czym mi zależy, to bycie w bardzo bliskiej korelacji z solistami. Tak, żeby oni mieli po prostu komfort pracy ze mną. Żebyśmy razem oddychali, zmieniali tempa, byli po prostu cały czas razem w muzyce. Słuchacie ten dziafik mikrofony, to i tu my to słyszymy to bardzo dobrze. Stukają, ale będą teraz pięknie wykonywali swoją partię w czasie 12. Ale mimo wszystko nie stukają do mikrofonu. Bez stukania. Proszę. Raz i dwa i. Wszystkich Państwa oczywiście, to jest truizm, zachęcam, jeśli nie na premierę, bo z tego co wiem, to bilety rozeszły się jak gorące bułeczki, ale na kolejne spektakle i te październikowe, i te lutowe. To jest musical, który cieszy się w naszych szerokościach geograficznych ogromnym powodzeniem i te osoby, które kochają i teatr, i dramatyzm, a jednocześnie piękne tematy i piękne piosenki, będą usatysfakcjonowane. Zapraszam, nie zmarnujcie szansy.